Witam, witam w kolejnym vlogu dzisiaj. Czwarty dzień i czwarty vlog. Co mam powiedzieć? Wczoraj już więcej nic nie nagrywałam. Przyszłam do domu prawie o 3:00, zasnęłam. Dzisiaj wstałam, wzięłam prysznic, umyłam głowy. Teraz już zjadam śniadanie. Czekam na swojego znajomego, przyjaciela, nie wiem, nazywajcie jak chcecie. Wypijemy kawy i nie wiem, czy pojedziemy najpierw na targowisko, bo jeszcze tam nie wszystko zobaczyłam, co chciałam. Albo od razu pojedziemy odpoczywać. Chcemy pojechać nad wodę. Taki relaks. Dobra, zobaczymy. Wam w razie czego to nagram. A teraz na niego czekam. Mam ciasteczko i będziemy ogarniać się i decydować, gdzie idziemy najpierw. Teraz przeszliśmy do sklepu dużego z butami, z ciuchami. Hello. Tyle tego wszystkiego jest. Tu również można kupić walizki, wszystko. Ale widzę, że to męskie. Tam chyba jest żeńskie. Albo dla dzieciaków. Tak to wygląda. Teraz jestem w sklepie, robię zakupy jakichś kosmetyków. Wszystko to jest tanie i jeszcze miałam kupić olejek do opalania się. No bo chcę. I tak przywiozę do domu go w razie czego. No. Teraz chcę normalnie opalić się i nie spalić swojej skóry. Jakoś tak. Jestem niewyspana strasznie. Przyszłam, żeby kupić jedno, a kupiłam nawet jeszcze perfumy. To ja. No, my już wyjechaliśmy, teraz jedziemy poza miastem już. No, kupiłam kwiaty i jadę do swojej rodziny, bo sporo osób mnie pyta, czy ja mam rodziny w Kastanie. Tak, ale to tak się nazywa. Oni znajdują się na 7 kilometrze. To tak się nazywa, bo starają się odliczać od miasta 7 kilometrów, żeby zacząć jakby zakładać cmentarz. Moja rodzina leży na cmentarzu niestety. Nie mogę ich przytulić, mogę z nimi pogadać, ich odwiedzić. Niestety teraz jest dwa cmentarze i odwiedzę jeden, później drugi. Kupiłam dla nich kwiaty. Naturalny, nie sztuczny. No zazwyczaj to kupują sztuczny, a ja zachciałam kupić naturalny. Jeśli komuś interesuje, to nie najlepszy temat do nagrywania, ale muzułmański cmentarz wygląda tak. I tak. Tak on wygląda. Tam groby. Ale jak widzicie, nikt nie dba. I tak to niestety wygląda. To jest muzułmańska część, a później zaczyna się prawosławna. W ogóle chrześcijańska, bo tam jest prawosławni i katolicy. Tylko jest różnica w metodzie pogrzebienia. Wygląda muzułmanów. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get. Przejechaliśmy na nowe targowisko, na kolejne targowisko i tu można kupić owoce i warzywa i taniej niż gdzieś. Dawajcie, wam to wszystko pokażę. Tak to wygląda. Cała ciężarówka arbuzów. I tu cebula. I zazwyczaj to kupują w Kazachstanie takimi workami, jeśli kupujesz na zimę. No i wychodzi tak, że jeden melon mały 3,80. No, ale chyba tak na normalnym targowisku można kupić za 4,50. Tak to wygląda sytuacja. Thank you.
really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. No cóż, przyjechaliśmy na jezioro. Mamy piękny widok. Wszystko wam pokażę. Postaram się, być może coś nagram jeszcze. No ale jest fajnie. A miejscowość, w której jesteśmy, to się nazywa Zierenda. Teraz jest chyba już 16, a my tylko przyjechaliśmy, no. Cóż, taki dzień. Ale teraz poopalam się i będę kąpać. Uwielbiam wodę, naprawdę. Uwielbiam. Co mogę powiedzieć? To wam nie Chorwacja i nie Albania. No woda jest taka trochę zimna. No bo jest już sierpień. Za niedługo będzie jesień, dlatego w nocy już jest zimno. Kazachstanie to szybko przychodzi, taki czas na jesień. Tu jest taka pora do kąpania się, gdzieś do połowy lipca. I wszystko. A jest teraz prawie koniec sierpnia. Ale przynajmniej jeden raz w tym roku pokąpałam się. Pływałam, mimo tego, że nie umiem pływać. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me a ring. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play down. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. Zamówiliśmy kuki, pałeczki, no bo tu jest stanik, kartani i to ja zawsze chciałam, żeby za mnie coś zjeść. Za 40 sztuk zapłaciliśmy 7 zł. O, Boże, 70 zł, to się nie myślę. Ale są ciężkie. Ups. I sosy. Jaki jest wybór tortów już gotowych, wszystko można kupować i jeść. To jest naprawdę jeszcze różnica taka Kazachstana i Polski. A to węgiel. No tak za 43 zł, 20 zł, no zależy jaki smak i rodzaj.
nagle sobie przejechałam na to osiedle, gdzie mieszkałam przez 13 lat. Mieliśmy i mamy w sumie nadal swój dom jednorodzinny i zawsze chodziłam tą drogą do szkoły, bo to tu jest szkoła numer 10, a to ja przychodziłam zawsze przez nią. No nie chodziłam tu do szkoły, bo tu były tylko 9 klasów, no ale ja chciałam uczyć się 11, no zdać maturę i iść na studia. No. Tak dziwnie. To the last 10, I ran away with my life, fast forward, never turn back again. My przyszliśmy zjeść szaszłyk. Takie jest miejsce. W sumie ono jest naprawdę bardzo stare. Sporo tu jest ludzi. Ich jest w tej chwili dwie. Kiedyś było więcej. No i ta druga jest w ogóle cała zajęta. To tak po rosyjsku to się nazywa szaszłyczny. No. Ale tu można powiedzieć bar. Zamówiliśmy sobie piwko. I taka jeszcze ciekawostka, że w Kazachstanie nie ma coś takiego jak piwo z sokiem. Ja na przykład takie piwo, no nie bardzo, a piwo z sokiem, no po prostu nie istnieje. Takie coś. No i czekamy na swój szaszłyk. A jeszcze zrobili takie coś, żeby tu siedzieć, każdy musi zamówić sałatkę. Chcesz, nie chcesz, ale musisz. Tak wygląda szaszłyk. To z wieprzowiny, a to lula kebab. No i tak to się prezentuje.